Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj pytanie, co to jest pojednanie z Bogiem? Odpowiadając na to pytanie, co to jest pojednanie z Bogiem, musimy najpierw zwrócić uwagę na definicję pojednania. Pojednać się to wejść w relację zgodności z kimś lub doprowadzić do harmonii w stosunkach z kimś drugim. Wrogowie mają potrzebę pojednania. Bóg nie ma potrzeby, aby był pojednany z człowiekiem. Za to człowiek musi być pojednany z Bogiem. Czytamy o tym m.in. w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, 20 werset. 2 Koryntian 5:20. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby Bóg upominał przez nas, w miejsce Chrystusa prosimy. Pojednajcie się z Bogiem. Pojednanie to nie to samo, co przebłaganie, jednak może ono mieć miejsce tylko w przypadku, gdy uprzednio doszło do przebłagania. Zatem odpowiadając na pytanie, co to jest pojednanie z Bogiem, stwierdzamy, jest to konieczność ze strony człowieka, aby doprowadził siebie do harmonii w stosunkach z Bogiem i aby wszedł w relację zgodności z Bogiem. Bóg jest gotów na to, abyś ty się z Nim pojednał, jeśli jeszcze się nie pojednałeś. Serdecznie dziękuję za uwagę. Z Bogiem.